Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziełach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 231 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 139, werset od 13 do 24. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki. Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę. Nie tajna ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. Mnie w zalążku widziały Twoje oczy i w Twojej księdze zostały spisane wszystkie dni, które zostały przeznaczone. Chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe Boże. Jak wielkie ich mnóstwo! Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku, gdybym dosięgnął kresu, jeszcze jestem z Tobą. O Boże, obyś zgładził bezbożnego. Niech krwawi mężowie idą precz ode mnie. Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie. Za nic mają Twoje zamysły. Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie, i nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają. Nienawidzę ich pełnią nienawiści, stali się moimi wrogami. Wybadaj mnie Boże, i poznaj me serce. Doświadcz mnie, i poznaj moje troski. I zobacz, czy nie podążam drogą nieprawości. A prowadź mnie drogą odwieczną. W rozdziałach 11 i 12 księgi Kocheleta autor zachęca do radosnego i pełnego życia, korzystając z młodości i darów Bożych, zanim przyjdą dni ciemności i starości. Podkreśla, że nawet jeśli życie jest pełne niewiadomych i ryzykownych sytuacji, warto działać z odwagą i mądrością. Kochelet kończy swoją księgę wezwaniem do bojaźni Bożej i przestrzegania jego przykazań, jako ostatecznego celu ludzkiego życia, przypominając, że wszystko jest przemijalne, ale Boża Sprawiedliwość jest wieczna. Wyrzuć swój chleb na powierzchnię wód, po wielu bowiem dniach go odnajdziesz. Rozdaj część między siedmiu czy nawet ośmiu, bo nie wiesz, co może się złego przydarzyć na Ziemi. Gdy chmury napełnią się deszczem, wylewają go na Ziemię, a jeśli drzewo upadnie na południe czy też na północ, na miejscu, gdzie upadnie, tam leży. Kto baczy na wiatr, nie będzie siał, a kto na chmury patrzy, nie będzie zbierał. Jak nie wiesz, którą drogą duch wstępuje w kości, co są w łonie brzemiennej, tak też nie możesz poznać działania Boga, który sprawia wszystko. Rano siej swoje ziarno i do wieczora nie pozwól spocząć swej ręce, bo nie wiesz, czy wzejdzie jedno, czy drugie, czy też są jednakowo dobre. Przyjemne jest światło i miło oczom widzieć słońce. Tak więc, jeżeli człowiek wiele lat żyje, ze wszystkich niech się cieszy i niech pomni na dni ciemności, bo będzie ich wiele. Wszystko, co ma nastąpić, to marność. Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga. Lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg. Usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość, jak zorza poranna, szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. Zanim zaćmi się słońce i światło i księżyc i gwiazdy, i chmury powrócą po deszczu. W czasie, gdy trząść się będą stróże domu i uginać się będą silni mężowie i będą ustawały kobiety mielące, bo ich ubędzie. I zaćmiał się patrzące w oknach, i zamknął się drzwi na ulicę, podczas gdy łoskot młyna przycichnie i podniesie się do głosu ptaka, i wszystkie śpiewy przymilkną. Odczuwać się nawet będzie lęk przed wyżyną, i strach na drodze, i drzewo migdałowe zakwitnie, i ociężała stanie się szarańcza, i pękać będą kapary. Bo człowiek zdążać będzie do swego wiecznego domu, i kręcić się już będą po ulicy płaczki, zanim się przerwie srebrny sznur, i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije u źródła, i w studnie kołowrót złamany wpadnie, i wróci się proch do ziemi tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, powiada Kochelet. Wszystko jest marnością. A poza tym Kochelet, będąc mędrcem, wpajał także wiedzę ludowi. I słuchał, badał i ułożył wiele przysłów. Starał się Kochelet znaleźć słowa piękne i rzetelnie napisać słowa prawdy. Słowa mędrców są jak ościenie, a zdania zbiorów przysłów jak mocno wbite paliki. Dane tu zostały przez jednego pasterza. Ponadto, mój synu, przyjmij przestrogę. W pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a wiele nauki utrudza ciało. Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy, Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek. Bóg bowiem każdy czyn wezwie przed sąd dotyczący wszystkiego, co ukryte, czy dobre było, czy złe. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 17. Wersety od 20 do 37 przekazuje nauczenie Jezusa na temat przyjścia Królestwa Bożego i czasów ostatecznych. Jezus wyjaśnia, że Królestwo Boże nie jest widoczne w sposób zewnętrzny, lecz jest obecne w sercach wierzących. Przypomina również, że przyjście Syna Człowieczego będzie nagłe i zaskakujące, porównując je do dni Noego i Lota, i wzywa do czujności i gotowości na Jego powrót. Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny. I nie powiedzą, oto tu jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród Was jest. Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni syna człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam, Oto tam, lub oto tu, nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów lota. Jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali. Lecz w dniu, kiedy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Powiadam Wam, tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go, gdzie, panie? On im odpowiedział: Gdzie jest padlina? Tam zgromadzą się i sępy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Roku. Do usłyszenia.